Pani marszałek, Wysoka Izbo, w moim poprzednim wystąpieniu potwierdziłem, że podwyżka uposażeń dla policjantów została zrealizowana w lipcu, natomiast pozostałe służby otrzymają analogiczną podwyżkę od listopada tego roku wraz z wyrównaniem za miesiąc październik. To znaczy w listopadzie planuje się, aby na konto funkcjonariuszy wpłynęła podwyżka za miesiąc październik i listopad, dlatego że funkcjonariusze otrzymują uposażenie w pierwszym miesiącu, w pierwszym dniu miesiąca. Jeśli chodzi o budżet na rok przyszły, przewidziano podwyżkę dla policjantów w budżecie policyjnym, natomiast jeśli chodzi o podwyżkę dla pozostałych funkcjonariuszy służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych, podwyżka ta jest zapewniona w rezerwie celowej w pozycji 43 w kwocie 332 miliony. Dziękuję bardzo.